Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z takiego całkowicie dzikiego zakątku. Popatrzcie sobie, tutaj jest niecierpek, no tu drzewa piękne, ale ja dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o nawłoci. Wczoraj spotkałam takiego pewnego pana i on mówi do mnie, a ja właśnie niosłam ze sobą bukiet nawłoci. I on mnie się pyta, co ja niosę za wiecheć, a ja mówię, no nawłoć właśnie, on nawet nie wiedział, że to jest nawłoć. Więc ja sądzę, że Wy raczej, którzy tutaj przychodzicie, wiecie, co to jest, a niemniej stwierdziłam, że opowiem Wam kilka ciekawostek o tym, o tej roślinie. Może nie wszystko wiecie, a tak czy owak zapraszam do posłuchania, komentowania, lajkowania i oczywiście udostępniania, no i do subskrypcji. Nawłoć, moi drodzy, jest generalnie kilkaset gatunków nawłoci na całym świecie, ale najbardziej te znane są występujące to właśnie nawłoć kanadyjska, która u nas występuje powszechnie, nawłoć pospolita, czyli ta nawłoć właściwa i nawłoć gigantyczna. Ona raczej występuje tylko w opracowaniach. I ta nawłoć, te trzy nawłocie w zasadzie swoimi właściwościami niewiele się różnią. Tu przy okazji pokażę Wam zbliżę, może zobaczycie, jak jeszcze do niecierpka wyleciała pszczoła. Nawłoć bardzo lubią pszczoły, zwłaszcza te dzikie, pszczoły samotnice. Często takie to są takie pszczoły bezżądłowe. I one, moi drodzy, uwielbiają robić z tego, no uwielbiają, nie wiem czy uwielbiają, ale ludzie uwielbiają miód z nawłoci, który jest przepyszny, po prostu jest przepyszny. Problem z tym miodem jest taki, że nawłoć kwitnie późno, no i w związku z tym po prostu trudno jest ten miód zrobić pszczołom, bo one już wracają do uli. To już jest ta pora, sierpień, koniec sierpnia, wrzesień, nawłoć kwitnie do października, także jest to troszkę skomplikowane. Słuchajcie, za chwilę będzie chyba padać deszcz, ale to nic, to jest taki deszczyk letni. Nie będzie chyba burzy, więc skończę ten film, bo zaczynam go trzeci raz dzisiaj, powiem Wam szczerze. Najpierw jechał traktor, później wyczerpała mi się bateria i musiałam kilkakrotnie przerwać. Traktor całkowicie zagłuszył to, co chciałam powiedzieć, no a bateria, wiadomo, telefon padł i koniec. Ale teraz już, żeby nie wiem co, chyba że jakaś straszna burza przyjdzie, ale nie zanosi się. Niebo jest takie o, więc dokończę ten film, słuchajcie, o tej nawłoci. Nawłoć ma dużo właściwości leczniczych. Najbardziej znane są moczopędne, tak? Dlatego stosowana jest w chorobach, często stosowana jest przez zielarzy w chorobach nerek, w chorobach układu moczowego, bardzo silne działanie moczopędne. Dlatego jeśli robicie sobie herbatkę z nawłoci, a od razu powiem, że surowcem zielarskim jest no ziele po prostu, czyli kwiat, liście i łodygi, aczkolwiek tak, kwiatki są bardzo smaczne, takie słodkie, no właśnie z tych kwiatów jest miód, no a liście no takie sobie, takie po prostu cierpkie, jak to zioło, tak, więc tę herbatkę, którą ja osobiście bardzo lubię, lubię sobie o tej porze roku wypić jedną, dwie takie herbatki dziennie, to parzę ją tylko jedną minutę, góra dwie, żeby właśnie nie mieć tego efektu takiego silnego moczopędnego. Natomiast taki można robić napar i wtedy parzy się 20 minut i on służy wtedy no, w takich chorobach rzeczywiście układu moczowego, przeróżnych chorobach, ale to po prostu trzeba skonsultować już sobie z lekarzem. Wtedy ma silne to działanie, ale można taki napar używać do, moi drodzy, przemywania ran, trudno gojących się ran, do egzemy, do wszelkich takich problemów skórnych, ponieważ także do odświeżania skóry, do dezynfekcji, jeśli ma się problemy z grzybicą też, ponieważ właśnie nawłoć ma bardzo dużo antyoksydantów, flawonoidów, w tym rutynę, czyli taką substancję, która działa bardzo silnie
uszczelniająco naczynia krwionośne, też nawłoć dezynfekuje, odkaża. Ja w tej chwili kończę leczyć ranę mojego kotka. No już jest tak prawie, że właściwie zagojona, długo ją leczę, już prawie 3 miesiące. Właściwie już jest prawie zagojona, ale to już taka końcówka. I jeszcze właśnie przemywam naparem z nawłoci i ten napar troszeczkę dłużej. Troszeczkę dłużej po prostu zaparzam to. Tak. Więc jak mówię, wspomaga gojenie się ran i jest też przeciwgrzybicza. Można też robić właśnie takie płukanki, okłady na trudno gojące się rany. Generalnie nawłoć polecam Wam wszystkim, jest też bardzo dobra jako środek kosmetyczny po prostu do przemywania twarzy. Jako ciekawostkę powiem, że niektórzy, gdzieś nawet tutaj czytałam kiedyś, że ilość antyoksydantów w takiej herbatce z nawłoci jest większa niż w zielonej herbacie. No ale to gdzieś tylko mi się tak przed oczami przewinęło, więc więcej się z tym nie spotkałam, więc nie wiem, czy to prawda, ale ma dużo antyoksydantów i warto ją sobie czasami pić. Surowcem, tak jak powiedziałam, jest zioło. I no to tyle, kochani. Zapraszam Was do zbierania nawłoci. Powiem Wam, że jest też bardzo dobra jako bukiet. Po prostu robi się z niej przepiękne bukiety, takie jesienne. I można sobie stawiać w wazonie. Przepięknie to wygląda. Ale można też ususzyć i mieć na zimę. No i suszyć jak najbardziej na herbatkę. Więc szkoda, bo w poprzednim filmiku, który nagrywałam, w tym, którym przeszkodził mi traktor, były przepiękne dwa motyle, a w tej chwili wśród nawłoci, a w tej chwili nie ma żadnego. Więc pozdrawiam Was serdecznie, kochani. I tutaj zapraszam do zrywania nawłoci, zapraszam do subskrypcji, komentowania. Może jeszcze mi się uda jakaś pszczółka, teraz akurat żadnej nie ma. No szkoda, też zaczyna padać, ja już pójdę do domu. Natomiast jest tutaj, pszczoły są w niecierpku. Ten niecierpek tutaj jest, no jest go bardzo, bardzo dużo, powiem szczerze, bardzo dużo. Lubię niecierpek, ale nie o niecierpku jest film. O niecierpku robiłam film w... Odsyłam Was w mojej playliście. A tymczasem Was pozdrawiam, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Także jak tak mówiłam, herbatka z nawłoci, krótko zaparzana. Oczywiście wszystko konsultować z lekarzem, z zielarzem. Moi drodzy, ja jestem tylko pasjonatką ziół, pasjonatką takich właśnie roślin leczniczych. Ale jak to się mówi, ja tu tylko sprzątam, tak? Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, papa. Pa.